Antonina Domańska, Rycerz Taran. Dawno już temu bardzo żył w ubogiej wiosce nad Wisłą rybak stary. Miał 3 synów. Najstarszy wiosłował tak zręcznie, że gdy się puścił w swej łodzi na rzekę, nie było na 10 mil wkoło takiego, co by go prześcignął. Przytem zastawiał sidła na ptaki tak jakoś sprawnie, że ile tylko zechciał, tyle nałapał. Młodszy syn łowił wybornie ryby na wędkę, przy czym gwizdał prześlicznie, a rybki oczarowane muzyką procesjami się gromadziły i nieledwie ręką dawały się chwytać. Trzeci syn wcale nie był uczony, ani zręczny, ani sprytny. Za to siłę miał olbrzymią i prawdę palił prosto z mostu, czy go o to proszono, czy nie. Ludzie zaś dziwne mają usposobienie. Gdy im kto powie na przykład: strasznie masz nos czerwony, albo: a to z pani bajczarka, to się dąsają i obrażają. Więc też nie cierpieli wszyscy Jacusia i przezywali go taranem. Wyraz ten oznacza, jak wiadomo, narzędzie ciężkie i grube, a służy do rozbijania murów i łamania skał. Ale Jacuś nic sobie z tego przezwiska nie robił. Owszem, nawet lepiej mu się podobało być taranem niż Jacusiem. Pewnego dnia ojciec i 2 starsi synowie poszli z siecią na ryby. Jacuś ofiarował się z pomocą, a w myśli sobie powtarzał: muszę strasznie uważać, bym czego nie spłatał i tatuś mnie znów nie łajali. Ta sieć taka cieniuchna i słabiuchna niczem tiul, sama się w rękach rozłazi. A sieć była z grubego szpagatu, ino jego ręce tak wszystko targały. Przebierał tedy delikatnie palcami, żeby sieci nie popsuć, i trzymając za jeden koniec, zapuszczał ją do wody, a bracia z ojcem we 3 trzymali drugi koniec. Jakoś wcale nieźle się udało, czuli, że ryb musi być pełno, bo ledwie mogli uciągnąć. Widząc Jacuś, że im ciężko, chciał za nich siłą nadłożyć. Jak też z lekka ino od swego końca szarpnął, tak tamci sieci puścili, popadali na ziemię, a ryby pouciekały. Nie źlicie się, tatusiu, na mnie, przepraszał Jacuś pokornie. Do takiej roboty trza słabowitego człeka. Co ja temu winien, żem taki mocny? Gdy bracia wyrzekali na niezgrabiasza i zabierali próżną sieć do domu, pokazało się, że coś ciężkiego zaczepiło się na samym dnie. Żaden nie mógł wyplątać ani udźwignąć. Chodź no ty, waliguro, taranie, zobacz, co tam takiego wisi. A Jacusiowi aż się oczy zaiskrzyły. Ledwie rękę do sieci włożył, bez żadnego trudu wyciągnął ów ciężki przedmiot. Był to miecz ogromny, z błyszczącej stali, bez śladu rdzy, choć po wielkości i kształcie sądząc bardzo był stary i pewno 100 lat w wodzie przeleżał. Wiwat! Zawołał Jacuś. Mam sobie mieczyk, jak się patrzy. Teraz walę w świat i zdobędę królestwo. Śmignął olbrzymi oręż w górę, wykręcił nim młyńca i oparł końcem o ziemię. Bracia chcieli mu wydrzeć zdobycz z ręki, ale we 2 nie byli w stanie dźwignąć miecza, więc dali spokój. Oj, głupi, głupi, rozśmiał się ojciec. Królestwo będzie zdobywać. Myślisz, że wystarczy miecz w ręku, żeby królem zostać? Ale Jacuś nie dał sobie wyperswadować. Pójdę i pójdę, nie brońcie mi. Na drugi dzień zerwał się raniuteńko, pożegnał rodziców, braci i powędrował w świat. Idzie, 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 aż mu się dziwno zdaje, że ten świat taki ogromny. Co przejdzie jedną rzekę, to za małą chwileczkę skąd ci się druga bierze. To znów góra przed nim wysoka, aż pod samo niebo. Dalej, że Jacuś na górę, niech już raz będzie koniec. Gdzie tam?
Wylazł na szczyt, a tu pola, rzeki, lasy i góry przed nim. Pola, rzeki, lasy i góry za nim. Cóż to za robota znowu? Nigdy końca nie będzie, czy co takiego? I wali prosto przed siebie. Na pszenicy siedzą wróble i ćwierkają. Dziw, dziw, dziw! Ja coś idzie w świat, świat, świat! A wilga się wyśmiewa. Fiu, fiu! Wesołej drogi! Kruki na drzewie przypatrują mu się z góry i krzyczą. Aha, taran! Aha, taran! Znacie mnie? A no to dzień dobry wam! I poszedł znowu prosto przed siebie. A to nudno, jak Boga kocham na tym szerokim świecie. Gadają ludzie o smokach, o lwach, o tygrysach. Gdzie tu jaki smok? Gdzie tygrys? Żeby choć niedźwiedź się nadarzył, to by się człowiek poborykał, miecza spróbował. Droga szeroka, gładka, aż się spać chce. Ściemniało się już dobrze, gdy Jacuś doszedł do jakiegoś ogromnego lasu. Idzie, idzie, patrzy, światełko. Zbliża się po cichutku. Gałązki rękoma odgarnia, dech w sobie wstrzymuje, bo strasznie ciekawy, co by to było, a nie chce, żeby go spostrzeżono. Z trzech stron ściany skaliste. Ognisko wielkie się pali. Przed nim czterech brodaczy strasznych, z nożami, pałkami, ani chybi rozbójnicy. A w kącie na ziemi leży człowiek skrępowany i jęczy. A dobrze nam się udało, żeśmy starego przyłapali, powiada jeden zbójca. Musi nas do zamku zaprowadzić i dać swoich skarbów choć połowę. Ej, chytry z niego czarownik, odparł drugi. Nic nie da. Jeszcze nas gotów w jakie psy albo koty pozaklinać. No bo to prawda? Póki ręce i nogi związane, póty nam nic nie zrobi, a nie zechce po dobroci, to mu skórkę nad ogniem przypieczemy i koniec. A niedoczekanie wasze, łotry bezecne! Krzyknął Jacuś, wskakując do jaskini. Zaraz mi puszczajcie wolno tego człowieka, bo... strasznie się ciebie boimy, głupi młokosie! Wrzasnął przywódca zbójców. Nas czterech, a tyś sam jeden! Krucho z tobą! I porwali się wszyscy do broni. A Jacuś, jak nie zakręci młyńca swoim mieczem olbrzymim, tak dwie głowy od razu na ziemi leżały. Machnął drugi raz, przeciął trzeciego zbója na dwa kawały, a czwartego płazem lekuśko po łbie smyrgnął i zabił na miejscu. Idźcie teraz do domu spokojnie, już wam te pajace nic złego nie zrobią. Pokładli się na ziemię jak trusie i śpią. Stary czarodziej podziękował bardzo Jacusiowi i zaprosił go do swego zamku. W jaskini leżała latarka. Zaświecili ją i poszli. Idą, idą pod górę, a tak stromo, jakby się kto na ściany drapał. Ale jakoś wyszli na wierzch. I znowu gęsty las, a w tym lesie skała gładka niczem szkło, a czarna jak węgiel. Czarodziej uderzył trzy razy laseczką w oną skałę, zagrzmiało gdzieś w głębi, rozsunęły się głazy i weszli w jakiś korytarz wąski, a długi. Poszli prosto jak strzelił i trafili do ogromnej sali, w której nie było okien, tylko złota kula wisiała u pułapu i od niej światło biło, aż oczy bolały. Nagle szare, brudne łachmany opadły z czarownika i ukazał się oczom Jacusia wysoki starzec ze srebrzystą popas brodą, w sukni białej, atłasowej, całej zasianej gwiazdami. Zaprowadził Jacusia do pięknej komnaty z obiciem haftowanym w przeróżne osoby, drzewa i kwiaty.
Na środku był stół nakryty cieniusieńkim obrusem w srebrnych naczyniach potrawy przewyborne, w kryształowych karafkach wina wyśmienite, w złotych koszykach owoce zamorskie, słowem jedzenie, jakiego Jacuś nie tylko nigdy nie kosztował, ale nawet w życiu nie widział. Zanim się chłopiec napatrzył i opamiętał, czarodziej się gdzieś podział. Zasiadł tedy Jacuś do stołu, spożył doskonałą wieczerzę, popił winem starym, zakąsił brzoskwinią i ananasem, przeciągnął się, ziewnął, patrzy na ścianę, a tu zegar wisi złocisty. Wyskakuje z niego kukułka, zatrzepotała skrzydełkami i zakukała 12 razy, więc się prędko rozebrał i poszedł spać. A co za łoże było wspaniałe! Poduszki jedwabne, poszewki haftowane, kołdra złotolita, a nad głową baldachim adamaszkowy. Spało się też to smacznie, spało jak nigdy w życiu. Rano słońce zagląda do okien, Jacuś nie chce wstawać. Obrócił się do ściany i śpi dalej, aż tu coś zaszumiało mu nad głową. Nie mógł się wstrzymać od ciekawości. Spojrzał? Papuga zlatuje jakby od sufitu, kłania mu się nisko i rzecze. Najniższa sługa pana dobrodzieja, mam zaszczyt zawiadomić jego wielmożność, że mistrz Furibundus, największy z magów całego świata, życzy sobie pomówić parę słów z wielmożnym taranem. Zerwał się Jacuś na równe nogi, chce się ubierać. Na krześle przy łóżku strój wojskowy, złotem szamerowany mundur pułkownika. Epolety szczerozłote, spodnie z łosiowej skóry, buty po kolana, ostrogi srebrne, a miecz starożytny spoczywa w nowej pochwie bogatocyzelowanej na złotym pendencie. Już się Jacuś niczemu nie dziwił. Ubrał się ino spiesznie i za papugą do czarodzieja podążył. Papuga naturalnie podlatywała naprzód i oglądała się raz po raz na Jacusia. A co się obejrzała, to fik-mik przewróciła koziołka z wielkiego uszanowania. Zapukała dziubem we drzwi, a te się same otworzyły. Jacuś wszedł do komnaty. Była to widocznie pracownia astrologa. Narzędzia jakieś tajemnicze, niby trąby, niby rury, stały na trójnogach wysokich, skierowane do sufitu, a cały sufit szklany z rozsuwanymi szybami. Mistrz Furibundus siedział przy stole i wymierzał cyrklem jakieś linie, a znaczył cyfry złotym ołówkiem na pergaminie. Przywitał Jacusia skinieniem głowy, kazał mu usiąść przy stole i tak się odezwał. Już wczoraj wiedziałem, że moce nadludzkie tobą się opiekują, gdy sam jeden czterech zbójców pokonałeś. Jeden rzut oka wystarczył mi, by się przekonać, że posiadasz skarb wielki, miecz księcia Bojomira. O tym mieczu historia nas uczy, że nazywał się Pogrom. Należał do najwaleczniejszego rycerza na świecie. Po jego śmierci wrzucony został na dno rzeki głębokiej, gdzie miał spoczywać lat 2000 i dostać się w ręce niewinne człowieka, który nigdy nie skłamał, a którego los wybrał do wielkich czynów. Pytałem gwiazd dziś w nocy, jakim prawem oręż ten dostał się w twoje posiadanie. Wyczytałem z nich odpowiedź, że syn rybaka Jacuś, zwany Taranem, jest właśnie owym młodzieńcem prawdomównym, niewinnym, a silnym. I że ma spełnić wielkie dzieło, a mianowicie wyzwoli z zaklęcia nader niebezpiecznego królewnę Morganę. Tyle powiedziały gwiazdy. Jakimi czarami spętana jest królewna? Gdzie jej szukać? W jakiej świata stronie
o tem się nie mogłem dowiedzieć. Ale mam jeszcze sposób. Ranek jest piękny, wolno mi rozmówić się z promieniem słońca. Zobaczymy, co on nam powie. Powstał stary czarodziej, wyjął ze szklanej szafy malusieńkie krzesełko z kości słoniowej i postawił je na stole. Po czym odsłonił firankę, otworzył okno z południowej strony. Słoneczne blaski wpadły szerokim strumieniem do komnaty. Krzesełko z kości słoniowej całe było zalane światłem. Mistrz Furibundus chwycił to światło w ręce, zaczął je miąć, zwijać, skręcać, aż uformował malutką osóbkę, strasznie fertyczną, ruchliwą, uśmiechniętą, z oczkami barwy topazu, a włosami krętymi z dukatowego złota. Osóbka usiadła na krzesełku i spytała: — Czego żądasz ode mnie, mistrzu? — Powiedz mi — rzekł Furibundus — gdzie przebywa Morgana, córka królewska? Promień słońca namyślał się długo, kręcił główką w prawo i lewo, a z loków iskry latały. W końcu rzekł: — Znam wszystkie, a wszystkie królewny na całej kuli ziemskiej. Gdzie nikt wejść nie zdoła, tam ja z łatwością wpadam. Widziałem dzieci królewskie biegające dookoła fontanny o kroplach tęczowych. Widziałem księżniczki jadące konno z sokołem w ręku. Widziałem, rzadko wprawdzie, królewny niosące pociechę do chat nędzarzy. Widziałem córki cesarza chińskiego o poczernionych brwiach i skrępowanych nóżkach. Widziałem królewny hotentockie i przysmaliłem im skórę na czarno. Widziałem indyjskie księżniczki, ale tej, o którą pytasz, królewny Morgany, nie znam wcale. Bardzo ci dziękuję za fatygę. Leć z Bogiem, rzekł czarodziej. Osóbka zerwała się prędzej, niż to można pomyśleć. Coś się migło w oknie i już jej nie było. Poczekajmy wieczora. Jeżeli promień księżyca nam nie odpowie, to już naprawdę nie wiem, co robić. Ledwie się ściemniło, a tarcza księżyca ukazała się spoza drzew, mistrz Furibundus wyjął znów ze szklanej szafy krzesełko, tym razem alabastrowe, i dalej postępował tak samo jak rano. Urobił człowieczka bladego, spokojnego, o twarzy pełnej, nieco nawet za okrągłej. Posadził go na krzesełku i pytał: Powiedz mi, księżycowy promieniu, gdzie przebywa Morgana, córka królewska? Promień księżyca przemówił głosem cichym i łagodnym: Wiele córek królewskich spotykałem w mej podróży około ziemi. Niejedna wychodziła na balkon swego pałacu, by mi się przypatrzyć. Zaglądałem do okien niejednej królewny, gdy spała, ale Morgany, córki królewskiej, nie widziałem, jak żyje. Dziękuję ci za fatygę. Leć z Bogiem. Blady człowieczek rozwiał się jak mgła i wypłynął w postaci białego obłoczka za okno. Czarodziej zaświecił lampę wiszącą ponad stołem i rzekł do Jacusia z miną skłopotaną: Teraz to już doprawdy nie wiem, do kogo się udać. Dziwne to stworzenie, ta księżniczka Morgana, której ani słońce, ani księżyc nie znają. Rozparł się we fotelu i zapatrzył się w zamyśleniu w płomień lampy. Wtem, ku wielkiemu zdziwieniu mistrza i Jacusia, cieniutki głosik zaświergotał: Ciekaw jestem, dlaczego mnie nie chcesz zapytać? Zamigotało coś w lampie, a na knocie siedział mały czerwony chłopaczek i trzymał się pod boki. A cóż ty, biedaku, możesz wiedzieć, jeśli słońce i księżyc nie wiedzą? Otóż to właśnie, że bardzo dużo wiem. Hardo burknął płomień lampy i odchrząknął, aż zaskwierczało. No to powiedz, kiedyś taki mądry. Zanim przyszedłem do ciebie, mieszkałem u mojej mamy, olbrzymiej lampy w pałacu królewny Morgany. Znakomitego rodu jestem. Ani wiesz, z kim mówisz? Moja mama pełni służbę słońca w pałacu i jak cały dwór królewski może zaświadczyć, wywiązuje się ze swego zadania kapitalnie. Widywałem królewny co dzień, gdy się przechadzała po ogrodzie. Jak możesz zmyślać tak bezczelnie? Wszak byłby ją tam spostrzegł promień słońca albo księżyca.
Nie lubię, jak kto plecie o rzeczach, na których się nie rozumie, prychnął zuchwale czerwony chłopczyk. Ogród księżniczki Morgany znajduje się w ogromnej, przeogromnej hali kamiennej bez okien, oświetlonej przez moją mamę. Drzewa w nim są ze srebra, złota i innych szlachetnych metali, a kwiaty z drogich kamieni. Tak cudnego ogrodu najbujniejsza wyobraźnia odmalować nie jest w stanie. Gdzież jest ten ogród? W stolicy państwa Barokko, a Morgana jest córką króla. Dziękuję ci bardzo. Rzeczywiście wielką nam przysługę wyświadczyłeś. Czy wracasz do mamy? Czerwony chłopaczek mruknął coś niewyraźnie, ukruszył się i spadł poza palnik, a lampa świeciła dalej jasno i wesoło. No, teraz dowiemy się reszty, rzekł mistrz z wielkim zadowoleniem i wyjął z biblioteki ogromną księgę w grubą skórę oprawną, przewrócił kilkadziesiąt kartek, natrafił na to, czego mu było trzeba i czytał. Królestwo Barokko na samym końcu świata, 2 kilometry na lewo. Stolica Rokoko Kakadu nad rzeką Ceregielą. Mieszkańców 300 tysięcy, obecnie panujący król Pompacy XVI. Teraz sobie pójdziemy do łóżeczka, bośmy się wszystkiego dowiedzieli. Dobranoc, idź spać. Nazajutrz rano, pokrzepiwszy przyszłego bohatera wybornym śniadaniem, odprowadził go czarodziej aż do drzwi w skale, które się same otworzyły. Ledwie wyszedł na łączkę w lesie, ujrzał przywiązanego za uzdę do drzewa prześlicznego siwka złotogrzywka, już osiodłanego i gotowego do drogi. Wsiadł na niej jacuś taran i pogalopował w świat. Zwiedził krajów niemało, wojował ze smokami i jednorożcami, zwyciężał najstraszniejsze potwory, a sława jego imienia rozbrzmiewała wielkim echem na 100 mil wokoło. Aż w końcu dojechał do królestwa Barokko i nie zatrzymując się nigdzie po drodze, dotarł pewnego ranka do szerokiej rzeki Ceregieli, nad brzegami której rozsiadła się wspaniała stolica Rokoko Kakadu.